Dzieci z Lubania świetnie się bawiły na festynie zorganizowanym specjalnie dla nich. Dziewczyny, jak się bawicie dzisiaj na imprezie? Dobrze! A co jest fajnego? Flaco! Zamki dmuchane, losowanie. Fajnie jest? Tak. Fajnie i jeszcze fajnie, bo można wszystko, wygrałem chyba 2 razy konkursy, można wszystko brać. Bierzesz udział w różnych konkursach? Wygrałeś coś? Tak, wszystko. Jeszcze piłkę, wszystko wygrałem. Imprezę zorganizował Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Miejski Dom Kultury w Lubaniu. Doroczny festyn z okazji Dnia Dziecka, Dnia Mamy i Dnia Taty. Odbywał się on w poprzednich latach na lubańskim rynku. Dzisiaj niestety pogoda nam popsuła plany, dlatego spotykamy się w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. I bardzo dobrze, że możemy ten festyn zorganizować w takim miejscu, a nie odwoływać wydarzenia. W tym roku Miejski Dom Kultury w Lubaniu przygotował część artystyczną. Na scenie zobaczyliśmy młodych wokalistów, m.in. była młoda, utalentowana nasza lubańska skrzypaczka Julia Chryniewiecka. Oprócz tego nasz instruktor, pan Krzysztof Kucharczyk, rozbawił publiczność największymi przebojami. A na zakończenie zagrali nasi goście, zespół z Bogatyni, zespół Horyzont, który również włączył się w nasze wydarzenie. Dzisiaj jest wyśmienita zabawa, bardzo dużo jest konkurencji, niespodzianek, które przygotowaliśmy dla dzieci. Są gry, są zabawy, są ogródki sportowe, są zjeżdżalnie, są słodkości i od godziny 15 rozpoczęliśmy wspólną zabawę. Przy okazji imprezy przyjaciele Kamila Nowosielskiego walczącego z nowotworem zbierali pieniądze na jego dalsze leczenie. Jest to kolejna akcja dla Kamila przy dużej pomocy tak naprawdę miasta i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ponieważ dzisiaj jest festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka, a my tak naprawdę dołączyliśmy się do tej akcji. Oczywiście dołożyliśmy swoją dość sporą cegiełkę, bo zorganizowaliśmy i przejażdżki bryczką i kładami. Troszkę zepsuła nam pogoda plany. Ale to nic, dajemy radę. Tuż obok jest loteria fantowa, malowanie twarzy, plecenie warkoczyków. Wszystko, co mogliśmy, kolejny raz zrobiliśmy. Mam nadzieję, że i ta akcja przyniesie dość sporo pożytku. Tego dnia podczas imprezy w hali także Stowarzyszenie Wyloguj się zorganizowało finał akcji Kilometry Dobra. Wolontariusze przez kilka miesięcy zebrali ponad 9 tysięcy złotych na kursy języka migowego dla dzieci i młodzieży. Podczas tej lubańskiej imprezy było niewątpliwie i przyjemnie, i pożytecznie.